Witam serdecznie. Mam trochę uzbieranych odznak weteranów, także pomyślałam, że otworzę albo wymienię naraz kilka i zobaczę, jakie dostanę nagrody. Czy dostanę te pięciogwiazdkowe bronie własnej produkcji, czy nie, bo o nie chyba najbardziej chodzi. Może jakieś kupony na broń albo na bohaterów. Zobaczymy. Ok, mam 3730 odznak. To wystarczy na 37 wymian. Nie sądzę, że wszystkie je wymienię, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Ok. Proszę, więc kupon na broń, żadnego pięciogwiazdkowego materiału, trzygwiazdkowy bohater szkoleniowy, super, to on się przyda. Ok, następna. Znowuż broń, nie ma pięciogwiazdkowego materiału, jednogwiazdkowy bohater szkoleniowy. No, ok. No to jest chyba tragiczna wymiana. Trzygwiazdkowy bohater szkoleniowy. Cool. Podciągnę trochę swoją, chyba nad perlą teraz pracuję. Także on się akurat przyda. Znowuż broń. O, dobrze. Pięciogwiazdkowa księga umiejętności. Super. I znowuż niebieski bohater. O, to jest taka żałosna skrzynia. Dwugwiazdkowy bohater, jednogwiazdkowa broń. Ok. Pięciogwiazdkowa księga, super. Czterogwiazdkowy bohater fioletowy, bardzo dobrze. To jest dla mojego talona. Ja pracuję nad talonem i już go mam na tych pięciu gwiazdkach, także to ten bohater się bardzo przyda. Znowuż pięciogwiazdkowa księga. Elegancko. Chociaż tyle dobrze. Kupon na broń. Ok, jakoś widzę, że tak ostatnio bohaterowie. O, dobrze, mam teraz na bohatera, czyli może sobie zrobię jakieś losowanie na to świąteczne, ale ja mam praktycznie wszystkich bohaterów tych świątecznych oprócz Quilly, tej niebieskiej, która wcale nie jest taka dobra, więc nie wiem, czy się będę starać o nią. No ok, trzygwiazdkowy bohater. O, znowu już nic. Trzygwiazdkowy niebieski, ok. Znowuż kupon na broń. To nie było zbyt ciekawe. Jednogwiazdkowe. Bohater i broń. Znowuż jednogwiazdkowa. Kupon na broń. Znowuż jednogwiazdkowa. Bardzo rozczarowujące. Dwugwiazdkowa tym razem. Kupon na broń kolejny. Brawo, pięciogwiazdkowa księga. Zawsze dobrze ją mieć. Dwugwiazdkowa broń i bohater. Czterogwiazdkowy bohater, ok. Dobrze, kupon na bohatera. To zawsze jest dobrze go dostać. Nic, nic, nic. Czterogwiazdkowy bohater szkoleniowy. Ok. Jeszcze dwa i koniec. Co tu jest? O, come on. Jednogwiazdkowy bohater i broń. Ok. Czyli tak, nie dostałam żadnej pięciogwiazdkowej broni własnej produkcji. Szkoda, bo na nich mi zawsze najbardziej zależy.
Dostałam trochę bohaterów szkoleniowych, takich z tych 3-4 gwiazdkowych, to oni podciągną mi trochę tych bohaterów, nad którymi teraz pracuję. Dostałam trochę ksiąg 5-gwiazdkowych. Bardzo dobrze, bo one są bardzo trudne do zdobycia, także z nich się akurat cieszę. Trochę kuponów na broń i na bohaterów. Też bardzo dobrze. Już mi się udało wylosować w tym miesiącu broń miesiąca, także nie będę ich używać na broń. Natomiast tych złote kupony na bohatera zużyję, bo może uda mi się wylosować bohatera miesiąca. Zobaczymy. Okej, to tyle na dzisiaj. Nie jestem zbyt zachwycona tymi moimi nagrodami. Mogłyby być lepsze. Mam nadzieję, że Wasze odznaki przyniosą Wam lepsze łupy. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!